Cześć, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii u mnie na kanale, czyli darmowe wakacje. W tej serii będę sprawdzał, czy da się, mając wykrywacz w etalu, przyjechać nad morze, mając 150 zł w portfelu na start i całą resztę trzeba znaleźć wykrywaczem metalu. Wszelkiego rodzaju koszty, które tu poniosę, czyli paliwo, jedzenie, no to są dwa główne koszty, które tutaj będą, plus tam czasami jakiś parking i tak dalej. Czy da się wyjść tutaj na zero, a może i nawet zarobić? Nie wiem, jak długo tutaj będę. Na pewno musi być to okres czasu, w którym zwróci mi się wszystko, tak? Czyli wyjdę na zero i zarobię sobie jeszcze tamte 100 zł, przypuśćmy, na powrót do domu. Wtedy wyzwanie będę mógł skończyć. Natomiast no, nie ma tu jakichś sztywnych ram czasowych z uwagi na to, że same poszukiwania nad morzem z czasem się mogą znudzić i fajnie by było to przerwać jakimś wypadem na pole, jakimiś pracami archeologicznymi, czymś ciekawszym niż samo podnoszenie 5 zł, 2 zł i 20 groszy. Jest parę rzeczy nowych w tym wyzwaniu, także przechodzimy teraz do nich. Pierwszą rzeczą, która będzie zmieniona, to jest wprowadzenie dziennika. Coś takiego jak u Odyna, tylko on liczył kalorie, a ja będę liczył każdą złotówkę, którą wydam na wyjeździe, każdy grosz, który znajdę. I codziennie na koniec odcinka będzie bilans z tego, co uda mi się znaleźć, z tego, ile wydałem, czy wyszedłem na plus, czy na minus i ogólne saldo z całego wyjazdu, ile jestem na minusie, bądź też na plusie. Pod koniec filmu zawsze będzie uzupełnienie go i pokazanie. Ciekawą kwestią będzie też liczenie pieniędzy ze zleceń, bo tutaj kwoty są różne, tak? W zależności od, ktoś chce dać więcej, ktoś chce dać mniej. Jak takie coś zapisywać? W dzienniku będę zapisywał to jako 10% wyrobu, który znalazłem, ale nie jako złom, tylko właśnie jako gotowy wyrób do sprzedania. Czyli zazwyczaj to jest w przypadku obrączek waga obrączki i cena złomu z tej obrączki razy 2 to jest cena wyrobu. Mniej więcej od tego 10%, czyli około zazwyczaj 80-120 zł wychodzi za zrealizowane zlecenie. Także tyle będę zapisywał w dzienniczku, no bo wiadomo, każdy daje ile chce, ktoś da więcej, ktoś da mniej. Byłoby to niesprawiedliwe do wyzwania, no i myślę, że taki system liczenia będzie w miarę sprawiedliwy, żeby coś takiego przyjąć. Słuchajcie, dzięki sklepowi odyńce.pl będę miał dwa wykrywacze testowe i Pulse Dive'a. Także jeżeli ktoś by chciał się ze mną tutaj spotkać na Pomorzu, pokopać, będę miał 3 wykrywacze ze sobą, które będę mógł Wam wypożyczyć na przykład tam na 2 godzinki, poszukacie sobie razem ze mną, zobaczycie, który sprzęt Wam bardziej leży. Będę miał Deusa, mojego Deusiaka starego. Będę miał Questa X10 Pro, czyli najtańszego wodniaka, jaki teraz istnieje. I Noctę Goldfindera, podobno mega fajny w śmietnikach i bardzo dobrze widzi drobne złotka. Też to sprawdzę. Tymi dwoma wykrywaczami ostatnimi, które powiedziałem, będę chciał pochodzić trochę dłużej, żeby móc wydać jakąś opinię. Są to nowości na rynku, no na razie są tylko suche testy, a wiadomo, że testy nie zawsze oddają to, co jest w terenie i prawdziwe zdanie będę mógł sobie wyrobić dopiero, jak z nimi jakiś tydzień pochodzę. Jeżeli chcielibyście się gdzieś tutaj ze mną spotkać, spotkania z widzami nie ma sensu robić, bo po prostu kanał jest jeszcze zbyt mały, zadzwońcie pod ten numer telefonu tutaj. Ja Wam powiem, gdzie jestem aktualnie, ewentualnie kiedy będę gdzieś w Waszych rejonach. Nie będę uderzał na zachodniopomorskie, raczej będę trzymał się tutaj Trójmiasta, tak plus minus 50-100 km, w zależności od tego, czy gdzieś będę miał jakieś na przykład zlecenie na obrączkę, czy nie. Będzie można się ze mną tutaj umówić, poszukamy razem, jak ktoś nie ma detektora, no to ja jakiś dam, w zależności od tego, czym będziecie chcieli poszukać. Myślę, że ten Quest będzie wśród początkujących najfajniejszą opcją. Natomiast Nocta dla kogoś, kto już ogarnia mniej więcej wykrywacze, a chciałby się przesiąść na poziom wyżej, też będę miał do testów. Można przyjść, upominki będę miał też od odyńców, smycze, pendrive'y, wizytówki i tak dalej. Także zapraszam do kontaktu pod tym numerem telefonu. No i jeszcze jedna sprawa. Zapomniałem Wam powiedzieć, w jakiej częstotliwości będą się pojawiały te odcinki. A odcinki będą co 2 dni. Nie dam rady robić daily. Nie byłoby tyle ciekawych rzeczy do pokazania tutaj, żeby coś takiego nagrywać. Także jak mam wrzucać odcinki nudne, wolę co 2 dni regularnie sobie wrzucać odcinki z rzeczy treściwych, mniej więcej ciekawych. No wiecie, jak wygląda życie w aucie, albo i nie wiecie. Nie dzieje się tu czasem za dużo.
w dzień praktycznie nie ma tu co robić, jedynie wieczorem można poszukać. Kupiłem sobie maskę do nurkowania, jak już przyjdzie mi ten pulse dive, no to wtedy za dnia będę mógł skoczyć sobie do wody, coś ciekawego nagrać. Natomiast tego materiału też nie będzie na tyle dużo, żeby robić daily. Odcinki co dwa dni o godzinie 15. Zapraszam. Jestem już nad morzem. Z całej podróży niewiele materiału nagrałem. Ta podróż trwała dwa dni z powodu awarii. Awarię wam oczywiście pokażę, tankowania i tak dalej, ile dokładnie poszło paliwa na to, też wam pokażę. Natomiast no, zostały mi dwie godzinki i będę mógł wbijać dokładnie na tamtą plażę, którą widzicie tam w dole, czyli plażę w Gdyni. Może coś ciekawego się znajdzie. Jest tam fajny plac zabaw taki na piasku. Tam ostatnio, pamiętam, było dużo monet, jak byłem dwa lata temu. No i tyle. Teraz pójdzie właśnie, pójdą te nagrania archiwalne, czyli wczorajsze. Zobaczcie, co się działo u mnie na podróży. Jak kogoś to nie będzie interesowało, to możecie przewinąć do tego momentu. Od tej minuty już będą nagrania z dzisiaj, czyli część dalsza tego, co teraz nagrywam. I musiałem się zatrzymać na przymusowym postoju w Toruniu, ponieważ zbuntowała mi się Mazda. A konkretniej zbuntowało się w niej przednie oświetlenie. Czyli dwie przednie lampy kompletnie straciły prąd. No i wczoraj w nocy już musiałem tu zjechać z autostrady, zatrzymać się. Podjechałem pod Castoramę. No i walczę. Bezpieczniki wszystkie dobre. Przekaźniki wszystkie też dobre. Tylko przekaźnik od lampy, ten tutaj, nie ma zasilania. No i szukam teraz przyczyny. Prawdopodobnie się przetarł kabel i to jest najgorsze, że ciężko będzie to znaleźć. Albo gdzieś się zalał, bo wczoraj jechałem w sporym deszczu. Kupiłem multimetr, bo oczywiście z domu nie wziąłem. Jestem teraz na etapie sprawdzania manetki od włączania świateł. Ale wszystko wskazuje na to, że jest sprawna. Trzeba będzie szukać gdzieś dalej. No jak na razie mam przez to dzień opóźnienia praktycznie. Trochę szkoda, no ale zrobić tak czy inaczej trzeba. Mały update, jak to wygląda. Wtargałem kostkę z bezpiecznikami i wróciło 12 V na dwa piny zasilające cewkę, a mimo to nie chodzi. Mimo to nie chodzi i prawdopodobnie podoginałem wszystkie styki. Mam nadzieję, że jak to poskręcam, to światła będą działały. No i że w ogóle auto teraz odpali, bo różnie może być. Poskładałem tą skrzynkę tak wstępnie, jeszcze bez tych plastików. I światła nadal nie działają. Nie mam pojęcia czemu. Prąd dochodzi na cewkę przekaźnika, a ona nie reaguje. Nie jest to wina przekaźnika, no bo przekaźniki podmieniałem, są cztery. I wszystkie działają. Ciekawe, czy auto teraz odpali. Bo to teraz chwila prawdy. No, zapal ładnie. Dobra. Nie jest źle, chociaż nic nie osiągnąłem tą robotą. No nic, przeczyściłem wszystkie styki, wszystkie, do których mogłem dojść tutaj bez warsztatu. I nic to nie dało. Myślałem po prostu obejście tego, tylko nie chcę robić na tych skobelkach, bo to się potem grzeje, to wszystko jest niepewne. Piłem taką listwę prądową i z niej sobie wytnę odpowiedni element, którego musiałem zeszlifować, bo jest za gruby. I idę przymierzyć, czy pasuje do samochodu. No i tak by to wyglądało. Musiałem końcówki podszlifować, nie wiem, czy mówiłem. I od teraz światła w Maździe się tak zapala. Cyk. I już jest wszystko w porządku. Od razu uprzedzając wszystkie komentarze, nie jest to nic niebezpiecznego, bo ja zastąpiłem przekaźnik. Gdybym to zastąpił taką blachą bezpiecznik, no wtedy to już by była głupota. Natomiast przekaźnik jak najbardziej można takim czymś zastąpić. Jedyne, czego się teraz pozbyłem, no to tego luksusu, tej wygody sterowania światłami z kabiny. Natomiast no, jeżeli to i tak nie działa, no to jest jedyne wyjście, tak? Oprócz tego i tak jest bezpiecznik 30 do świateł, także no, nie wpływa to w ogóle na bezpieczeństwo samochodu. Wziąłem tylko tą grubą blachę dlatego, że te cienkie skobelki się grzały, a taka blacha na pewno jest o wiele bardziej wytrzymała, nawet niż sam ten przekaźnik. Jadę. Opóźnienie jest jakieś 17 godzin, przez to, głównie przez to, że musiałem
czekać, aż mi otworzą Castoramę. No ale fajnie, że w ogóle mają taki dział, gdzie można sobie coś zrobić w trasie, że mają narzędzia wystawione. No to to mnie uratowało. Udało się w końcu dojechać do Gdańska. Podjechałem do Oszołoma po jakieś jedzenie. No i znowu wpadł gyros na szybko. Za 16 zł zakupy zrobiłem. Do zeszytu wpisane. Także no dzisiaj już trzeba coś znaleźć, ale wieczorkiem trzeba będzie połazić może w Gdyni po plaży, tam na tym śmietniku. Wszystko się jeszcze zobaczy. A na obiad wlatuje coś takiego. Kurczak po indyjsku. Nie wiem, ładnie wyglądało na opakowaniu, to wziąłem. Nie wiem, czy czegoś nie robię źle, bo trochę się to różni. Zobaczymy, jak będzie smakować. Jestem już na plaży w Bielitkowie. No i na razie jest sporo ludzi. Znalazłem na spotet, że zginęła tutaj obrączka. No pani zrobiła błąd, bo podała od razu wszystko, czyli grawery, gdzie zgubiła, wejścia. No i dlatego jak najszybciej przyjechałem. Wolę ją znaleźć ja, niż ktoś by miał ją chapnąć sobie do kieszeni. Z takimi informacjami, no różnie może być. Po tej stronie może być ciężko. Wejście numer 63 było podane w ogłoszeniu, ale nie wiadomo, czy na lewo, czy na prawo. Na lewo na razie jest masa ludzi, ale na prawo już da się chodzić, także biorę się do roboty. Sygnał 10.11. Powinno być jakieś 10-20 groszy. Zobaczmy, co to jest. No, wyskakuj. O, jest, już rancik widać. Jak archeolog. Odkopany orzełek. I myk. 20 groszy. No i takie sygnały można kopać. 18-19. Gdzie jest dwójeczka? Jest dwójeczka. No, takie coś mogę kopać, to mi się podoba. Coś jeszcze jest w dołku? Nie, tylko ta dwójeczka. Wszedłem sobie do przebieralni. I znowu sygnał 18-19. Kolejna dwójeczka gdzieś powinna być. Jest, wypadła. No, przebieralnia nigdy nie zawodzi. Sygnał 15-16 się łamało, dlatego myślałem, że kopię grosika. A tu wpadła piąteczka. No, już podwoiłem swój dotychczasowy urobek, a chodzę już pół godziny. Także, Boże, półtorej godziny. Przy półtorej godziny 10 zł jak na razie. Ale fajnie, że to wpadło. Do następnego. Jest taka rzeczka w środku. To potok, jakoś się to nazywało, nie mam pojęcia. I stwierdziłem, że muszę się tu przejść, bo to tego nie było na mapach rok temu. I może tutaj na tych skarpach coś ciekawego wypukało. Mam sygnał 27-30. Jeżeli to będzie PRL-ka, no to moja teoria może mieć sens i wtedy warto by tu pochodzić. Zaraz to wykopię. Nie mam jak nagrać, bo to jest pod wodą i dwie ręce mi są potrzebne. Nie PRL-ek, to samochodzik, ale jest guba świeża. Pochodzę tu jeszcze i tak, mimo to się tu pokręcę. Jest ciekawy sygnał 15. Wykopię i pokażę, co to. Jednak to był grosik. Ale obok jest sygnał dycha, także też kopię i wam pokażę. Wpadło 10 groszy. Fajnie wygląda z warstwa piasku. Idealnie odcięta warstwa muszelek i znowu warstwa piasku. Na żywo to wygląda o wiele lepiej pewnie niż w kamerce. To widać na kamerze, ale w tej rzeczce tutaj jest jeszcze tak widać dokładnie, jak nurt płynie i które momenty wypłukuje, a w których, tak jak tutaj, już powoli zaczyna nanosić. Nie wiem, czy to wszystko, co mówię, ma sens, ale no poszukam, bo mi się to podoba. Także już będę szukał tutaj, a potem jeszcze tam na zakręcie, tam gdzie się też załamuje ten prąd i odbija od brzegu. Wyszedłem już z wody. Jest sygnał
idealne 15. Także może. Aj, niestety nie. Zwinięta folijka. Coś mam pecha na tych wyjazdach. Pro Pointer wyzionął ducha. Nie wiem, czy się zalał, czy co. Wyciągnąłem w razie czego baterię, cały czas tylko piszczy. Nie reaguje w ogóle na metal. No, trudno się mówi. Boże, jak wyschnie, to jeszcze będzie chodził. Jak na razie ląduje do torby bez baterii. Może jeszcze się naprawi. Byłem zmienić cewkę na 6. Zrobiło się ciemno. I wpadły 2 grosze w sicie. I obok mam jeszcze sygnał 10, czyli też 10 groszy. Straszny śmietnik tu jest. Widać, że tu nikt nie chodził z małą cewką. Także no jest szansa, że się coś tu znajdzie. Sygnał 12-13. Jest złotówka. Przyjechałem już do Gdyni. Skoczę teraz na główną plażę poszukać najpierw z 6, to jest taki plac zabaw, to pod ławkami, pomiędzy ławkami. Przy murku, pamiętam, przy promenadzie był jakiś murek, na którym wszyscy siedzieli i też tam był dosyć duży śmietnik, a przy samym murku szło znaleźć fajne monety. Ale w międzyczasie musi wpaść jeszcze kolacja. No i w końcu zrobili mi stolik. Także jest idealnie. Wpadnie co? Gulasz wieprzowy. Tu był kiedyś piękny, ładny, wielki parking przed plażą. Nawet miejsce dla niepełnosprawnych zostały. A teraz postawili tu parę budek z fast foodami i miliony krzeseł. Ale zaparkować nie ma gdzie. Sygnał 12-13 po piaskownicy. Jest złotówka. Sygnał 18. I tu takie maleństwo. Ale prawdopodobnie tombak. Nie widzę nigdzie żadnej puncy. Równiutkie 15. Jest, 5 zł. Jeszcze stulecie niepodległości. I tu przy takiej jakiejś zabawce kolejna piąteczka. Stulecie niepodległości. Kiepsko to będzie widać pewnie na kamerze o tej godzinie. No ale lepiej nagrać coś takiego niż nie nagrać nic. Kolejna piąteczka. A przed chwilą mi jeszcze wpadła 2, której nie nagrałem. A tu pod ławeczką sygnał 18 i powinna być 2. A nie, jednak 5 groszy. A tak się prezentuje podsumowanie, nagram je z telefonu. Może sobie lepiej poradzi niż GoPro. Cały bilion, jaki wczoraj znalazłem, łącznie wyszło, już to policzyłem, 42,98 zł. Samochodzik, ten kolczyk, który jest tombakiem, niestety. No i te śmieszne serduszko, też zabawkowa biżuteria. Do tego tyle śmieci z plaży zebrałem. No i jak wygląda dziennik. W pierwszym dniu tankowanie za 75 zł. Wyszło 8,7 spalania. Zakupy za prawie 17. Bilans dzienny wyszedł minus 91 zł. Dzień drugi, obiad 20,84 zł. Kolacja 12,24 zł. No i znalazłem 42,98 zł. Bilans cały wyjazdowy już trochę spadł o dyszkę. Także powoli w dobrym kierunku idę. No ale trzeba pamiętać, że w tych zakupach jeszcze były napoje i tak dalej na większą ilość dni. Także no dzień trzeci dzisiaj powinien być o wiele tańszy i muszę się wziąć za porządniejsze poszukiwania. Gdynia to jednak plaża mocno przetrzepana. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnym odcinku w niedzielę.